Dzień dobry, witam Państwa, Dariusz Matecki, prawicowy internet.pl. Jesteśmy w Szczecinie, gości tutaj dzisiaj pan, historyk, pan Tadeusz Płużański. Ostatnim razem, jak z Panem rozmawiałem, było to na początku rządów Prawa i Sprawiedliwości. Co od tamtego czasu zmieniło się w polskiej polityce historycznej? A zmieniło się bardzo, bardzo wiele. Nie wiem, jak dużo czasu mamy, ale no, żeby wymienić te wszystkie elementy, no to trzeba by mieć tak w dużym skrócie. Wykład cały, w dużym skrócie. No to z jednej strony tak generalnie prowadzona jest polityka historyczna rzeczywiście dzisiaj no, niepodległego państwa. Robi to i prezydent Rzeczpospolitej, szczególnie może, prawda? No bo on jest prezydent, głowa państwa, de facto to jest jedna z kompetencji, jedna z niewielu kompetencji. Prawda? I ja oceniam prezydenta Andrzeja Dudę bardzo dobrze w tym kontekście. Wreszcie przywraca godność bohaterom, a też nie szczędzi słów krytyki mordercom. Wielokrotnie mówiąc o tej historii współczesnej, tak się właśnie prezydent wyrażał, czy mówiąc o grudniu 70, prawda, że byli ci, którzy walczyli o wolność, ale byli ci też ci zbrodniarze, którzy strzelali. Prawda? I trzeba te rzeczy nazwać po imieniu, szczególnie czuły, powiedział, jest Andrzej Duda na kwestię żołnierzy wyklętych i tutaj też mamy jednoznaczną postawę, jakże inną też od tego, co było do tej pory, prawda? Już nie mówię o Wałęsie Kwaśniewskim, ale Bronisławie Komorowskim, prawda? Bronisław Komorowski chciał czcić ofiary żołnierzy wyklętych, natomiast Andrzej Duda czci żołnierzy wyklętych, prawda? Tak generalnie. Rząd też, szereg ministerstw pracuje na to, żeby naszą historię przywrócić narodowi. Szczególnie tutaj wymieniłbym to, co w Warszawie się dzieje, czyli decyzją pana ministra Zbigniewa Ziobry powstaje Muzeum Żołnierzy Wyklętych. To jest decyzja właśnie tego człowieka. Prawda? Żaden wcześniejszy minister sprawiedliwości nie zdecydował się na tak, wydawałoby się, prostą operację. Teraz to się okazało możliwe. Znowu przywołajmy Bronisława Komorowskiego. On też chciał robić Muzeum Żołnierzy Wyklętych na Rakowieckiej, ale w postaci dwóch gablotek. Prawda? Teraz będzie to cały teren tego aresztu, prawda, byłej ubeckiej katowni. Cóż, Ministerstwo Obrony Narodowej też myślę, że pracuje na to, żeby naszym żołnierzom oddawać hołd. I tutaj wielki szacunek dla pana ministra Macierewicza, który też nazywa rzeczy po imieniu. Prawda? I nie tylko nazywa, ale nie honoruje, prawda, komunistycznych żołnierzy, dowódców, generalicji, raczej ich odsuwa, prawda, od wpływu na sprawy państwa. A też ma wielki udział w przywracaniu pamięci o żołnierzach wyklętych niezłomnych. Różne akcje edukacyjne, o których może, prawda, nie wszyscy wiedzą, ale to się dzieje. Ja troszkę mam z tym prawda, do czynienia, także mogę powiedzieć otwarcie, że MON właśnie edukuje, prawda, edukuje o tym, kto był bohaterem, a kto był zdrajcą. Ewidentnie w tej narracji widzimy, że bohaterem był na przykład Kukliński, a zdrajcą był Jaruzelski. Bardzo chętnie bym dopytał o szczegóły, ale z racji tego, że się dość spieszymy, to przejdę od razu do sedna mojego głównego pytania. Podczas wykładu tutaj padły mocne z pańskiej strony stwierdzenia na temat Tadeusza Mazowieckiego. Jako że reprezentuje ten obóz, można powiedzieć, patriotyczny w Polsce, to strasznie mnie to ubodło, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości, których szanuję, tacy jak Krystyna Pawłowicz czy Patryk Jaki, zagłosowali za. Właśnie dlaczego tak się stało? Jak pan to ocenia? Nie wnikałem, wie pan, w personali, kto jak głosował, no ale ogólna tendencja, prawda, jest przerażająca faktycznie. Mogę potwierdzić to, co powiedziałem dzisiaj na sali. Dla mnie to jest regres, to jest krok w tył, jeśli chodzi o budowanie naszej świadomości, prawda, historycznej. Miała być Czwarta Rzeczpospolita, wracamy do PRL-u, prawda, bo jednak przynajmniej ja uznaję Mazowieckiego za funkcjonariusza w dużej mierze komunistycznego. Dla niektórych to może być szokujące, prawda, tego typu słowa, bo mają błędne wyobrażenie, prawda, że jest to
że jest to człowiek wolności, prawda, jeżeli tak robił, prawda, na sali, o czym mdlał zresztą, to, to niektórym się wydaje, że to właśnie, że pan Mazowiecki wywalczył nam wolną, niepodległą Rzeczpospolitą. Ani ona do końca wolna i niepodległa, a Mazowiecki właśnie jest osobą stosując nomenklaturę trochę drugiej strony, kontrowersyjną, prawda, i to wielce kontrowersyjną. A właściwie już mówiąc tak, tak dosadnie, prawda, już odsuwając tę nowomowę, prawda, postępową, lewicową, no to jest po prostu stalinista, to jest propagandysta stalinowski. Różnie zwalczało się, prawda, komuniści zwalczali Polaków, można było strzelać nam w tył głowy, można było bić w śledztwie, prawda, wydawać wyroki, ale można było też pisać paskudstwa, można było zabijać słowem, prawda? I to właśnie robił szanowny bohater, prawda? Również niestety dla PiSu i dla części Kukiz 15. Do pięciu posłów. Mazowiecki, ale takich też kluczowych, prawda? Tu akurat się, no, Jakubiak na przykład. Tu akurat się przyjrzałem sprawie i mnie to przeraża, prawda? Że osoby, które mówią właśnie o wolności, niepodległości, oddają hołd osobie, która naprawdę jest bardzo wątpliwa i pisała paszkwile zarówno na żołnierzy wyklętych, jak i na polskich księży. Przykład biskupa Czesława Kaczmarka jest tutaj wystarczający, prawda? Chociaż nie jest to jedyny przykład stalinowskiego myślenia i pisania Mazowieckiego. A w Sejmie są sale nazwane imieniem na przykład Oleksego, Geremka. To jak pan myśli, jakąś taką krótką opinię, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie zwalcza tych mitów, tych autorytetów tak zwanej tej Solidarności, tych fałszywych autorytetów w moim mniemaniu? Ja myślę, że tych frontów walki jest otwartych tak wiele. Przepraszam, gardłem już troszeczkę siada, po cyklu też wykładów. Trudno zapewne walczyć ze wszystkim, prawda? Natomiast raz trzeba, bym chciał, żeby tak było, prawda? Żeby wszystkie te pozostałości, relikty, prawda, komunizmu, bolszewizmu zostały zlikwidowane i w sensie symbolicznym, prawda? Tego typu też nazw, ale też w sensie realnym, prawda? Czyli uposażeń dla tych skompromitowanych funkcjonariuszy. Trzeba by się zastanowić, kto takie sale o takich imionach też tam zainstalował, prawda? Czyja to jest sprawka, robota. I na pewno trzeba by było to zlikwidować, prawda? No bo mamy tylu bohaterów, naprawdę, takich jednoznacznych, nieskazitelnych. Właśnie ja bym szukał tutaj w pokoleniu, prawda, dwudziestolecia międzywojennego wśród żołnierzy wyklętych, ale też działaczy politycznych, prawda, niepodległościowych, wśród osób, które na przykład musiały zostać na emigracji, prawda, jak generał Gryf, prawda, Brochwicz-Lewiński, to jest bohater, prawda, jemu się należą ulice, place, w Geremkowi Mazowieckiemu moim zdaniem nie. Dziękuję bardzo za rozmowę.